Styczna do okręgu. Zastanówmy się, jak prosta i okrąg mogą być względem siebie położone na płaszczyźnie. Może być tak, że przecinają się w dwóch punktach. Może być tak, że prosta i okrąg w ogóle się nie dotykają, nie mają żadnych punktów wspólnych, albo mają dokładnie jeden punkt wspólny. W tej trzeciej sytuacji mamy do czynienia ze styczną do okręgu. Prosta jest styczna do okręgu, jeśli ma z tym okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny. Ten punkt nazywamy punktem styczności. Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności. Tutaj mamy okrąg z zaznaczonym środkiem. Zaznaczmy punkt styczności. Trzeba narysować promień. I do tego promienia poprowadzić linię prostopadłą przechodzącą przez zaznaczony punkt na okręgu. To jest styczna do okręgu. Narysujmy teraz okrąg o promieniu R, styczny do prostej K w punkcie P. Najpierw należy narysować odcinek prostopadły do prostej K, którego jeden z końców leży w punkcie P. Ten odcinek ma mieć długość taką samą jak R. Teraz wystarczy wziąć cyrkiel i narysować okrąg. Gotowe! Myślę, że dobrze już wiesz, co to jest styczna do okręgu.